katechezie są ważne nie tylko te sakramenty w trzy, chrzest, bierzmowanie i komunia święta, ale w ogóle w relacji człowieka do Pana Boga podstawową sprawą jest przeżycie grzechu. To, co święty Augustyn i ojcowie niekiedy przypominali, że niekiedy sytuacja jest taka, że grzech prowadzi, dobrze przeżyty, właściwie przeżyty grzech prowadzi do odkrycia Pana Boga. Bo jeśli się nie przeżyje grzechu we właściwy sposób, to się nie wie, że grzech może odpuścić tylko Bóg. Żaden człowiek, żaden psycholog, żadne tłumaczenie podświadomości, wydobywanie nie jest w stanie uwolnić człowieka od ciężaru odpowiedzialności za zło świadome, wybrane i popełnione czy popełniane. Tylko Bóg odpuszcza człowiekowi grzech. I w tym momencie nawiązuje się głębsza relacja, już nie relacja interesu zewnętrznego, ale relacja nadprzyrodzonej odpowiedzialności przed wiecznością, za wieczność swoją. I dziecko jest w stanie to zrozumieć, że Bóg jest tak dobry, lepszy niż najlepszy ojciec, że odpuszcza mi moje grzechy. Jeśli dziecko popełnia grzech, rozumie, rozróżnia między złym a dobrem, to dziecko trzeba wprowadzić w sakrament inicjacji chrześcijańskiej do odkrywania dróg prowadzących do dobra, dróg prowadzących do pokonywania siebie. Spowiedź zresztą też trzeba pamiętać, że te krytyki spowiedzi to też wychodzą z założenia przedawnionego, nieaktualnego, nieteologicznego, że spowiedź to jest tylko pistolet na grzechy, że na spowiedzi się strzela do grzechu i koniec go nie ma. Spowiedź to jest zanurzenie się w łaskę odkupienia, w krzyż Pana Jezusa. To jest przeżycie dramatu krzyża, także mojego, że mi się nie udało to i tamto. Rozróżniam dobro i zło. Chcę dobra, a upadam. I tu teraz przychodzi moment spowiedzi sakramentalnej, czyli zobiektywizowanego odpuszczenia grzechu. Grzech odpuszczony w spowiedzi nie istnieje, bo nie można przywrócić do istnienia. On przestał istnieć. Na tym polega to, że rodzi się nowy człowiek. Co prawda konsekwencje, rany pozostają, trzeba je leczyć czy goić, ale to jest właśnie ta wielka perspektywa duchowego rozwoju człowieka, jeśli człowiekowi się we właściwy sposób pokaże drogę do pokonywania własnego egoizmu, do pokonywania słabości, że to nie tylko twoimi siłami się posługujesz, ale jest ktoś, kto cię bardzo kocha, kto oddał życie za ciebie, chce cię odrodzić do nowego życia. Daje szansę, po raz kolejny masz szansę nowego życia. Ja uważam, że dziecko doskonale może przeżywać i kontakt osobowy, osobisty z Panem Jezusem w Najświętszej Eucharystii, w pierwszej komunii świętej później, i że dziecko doskonale przeżywać może spowiedź. Jeśli nie ustawi się tego dziecka w perspektywie, w której niepełne przeżywanie spowiedzi niektórych ludzi napełnia ich tylko lękiem, ale spotkania z Panem Bogiem jako Ojcem Miłosiernym, który nawiązuje ze mną tajemniczy, bardzo wewnętrzny kontakt, relacje, i ja wychodzę od tej spowiedzi inny, odrodzony. Te dzieci są przecież pełne radości po spowiedzi, bo widzą, że się coś stało w ich życiu. Myślę, że tych wątpiących w sakrament spowiedzi to jest wiele wśród tych tak zwanych postępowych tendencji reformatorskich, którym także się nie podoba wiele innych rzeczy w Kościele. Ale myślę, że trzeba z nimi rozmawiać i tłumaczyć im i zachować wierność tradycji.